Witam serdecznie wszystkich widzów oglądających. Dziś wracamy do serii 3 grosze szeryfa. Odcinek, temat, jeden z tematów odcinka to podrzucił mi pan Jańczuk, za co mu dziękuję. To jest kwestia omówienia sprawy Natalii Janoszek i Stanowskiego, ale to zaraz do tego przejdziemy. Natomiast katalizatorem dzisiejszego odcinka, a też dość zajętym człowiekiem jestem, ale no jak to zobaczyłem, to kurczę, no ledwo ze śmiechu na krześle się utrzymałem. Dobrze, że z niego nie spadłem, sobie krzywdy nie zrobiłem. No Magna Polonia dezinformuje. Magna Polonia dezinformuje nas. I to nie ma co się dziwić, ponieważ Radosław przejął stery w Magnie Polonii, został redaktorem naczelnym. No cóż, i zaraz sobie przejdziemy do tekstu, jaki oni popełnili. Oczywiście, no, ja nie mogłem na Twitterze znaleźć, no widzicie już dlaczego. Ale no spokojnie, to, że tutaj Radosław mnie zablokował, to nie znaczy, że ja tu jakoś dostępu do tego na lewo nie mam. Jakoś trzeba sobie radzić w życiu. Przy okazji uderzajcie, szanowni widzowie, do mnie na Twitter Szeryf Tomek. Piszcie, jak macie jakieś propozycje, co mam za temat poruszyć. Piszcie komentarze, co zmienić, czego nie zmieniać. I tak dalej, i tak dalej. I przechodzimy do artykułu. Artykuł na Magnie Polonii dotyczy wydarzeń w Bytomiu na pływalni, gdzie obcokrajowcy generalnie mieli dzieci molestować. Czarni imigranci obmacywali polskie dzieci w Bytomiu. No już tutaj sam tytuł jest. No czarni, no to ktoś pomyśli Afropolacy jacyś, Afroamerykanie, tego typu mniejszości. 2 dni temu opisywaliśmy sytuację na niemieckich basenach, gdzie muzułmańscy imigranci z Afryki i Azji dopuszczali się bójek i molestowania seksualnego. Wczoraj do podobnej historii doszło w Polsce. Ja szczerze mówiąc, będąc w Stanach Zjednoczonych, to no mało który czarny to pływać w ogóle potrafi, więc to mnie tutaj zastanawia. Tutaj powtarzają, czarni imigranci obmacywali polskie dzieci w Bytomiu. Do sytuacji doszło na basenie miejskim przy ulicy Wrocławskiej. Szczęściem w Polsce poprawność polityczna nie zaszła tak daleko jak na postępowym zachodzie. W związku z tym podejrzanym nie udało się oddalić z miejsca zdarzenia. A zaalarmowana policja odwiozła ich do prokuratury w celu złożenia wyjaśnień. Według niepotwierdzonych informacji z lokalnego portalu napastnicy zostali spacyfikowani przez polskich mężczyzn jeszcze przed przybyciem policji. Na poniższym nagraniu widać, że funkcjonariusze musieli ochraniać ładowanych do radiowozu podejrzanych przed dalszą agresją tłumów. W pewnym momencie w celu zapobieżenia linczowi musieli użyć gazu łzawiącego. Nie no, sorry. No to są jaja. Jak patrzę, jakie tu książki ma Magna Polonia. Żydzi i masoni we współczesnej pracy. Żydzi i kahały. Tajne dokumenty ujawnione przez Żyda ochrzczonego Braffmana. Poznajesz. Nie dziwię się, że kanał Radosława spadł. Nie dziwię się, że kanał Magdy Polonii spadł niedawno, z czego bekę oczywiście miałem. No ale no cóż. No, karma wróciła do nich najwyraźniej. A policja ani słowa o narodowości sprawców. Szybko nam tu PiS zrobił zachód. Ktoś tak pisał, jak rozumiem, na Twitterze.
Dobra, mniejsza o to, przechodzimy dalej. Obejrzymy sobie jeszcze film. Ja tam lubię takie rzeczy oglądać. W sobotę 15 lipca około 17 na basenie miejskim w Bytomiu przy ulicy Wrocławskiej doszło do incydentu, w wyniku którego grupa osób próbowała samosądu na kilku mężczyznach cudzoziemcach. Jak podała policja, mieli przejawiać nieakceptowalne społeczne zachowania wobec osób nieletnich. Urząd Miejski w Bytomiu podaje, że zatrzymani to czterej Gruzini. I precyzuje, że chodzi o około 50-letniego Gruzina, który miał napastować dzieci oraz jego trzech towarzyszy. No, Gruzini to jest, Radeczku, tutaj ci wytłumaczę, rasa biała. Powiem ci więcej, nawet Hindusi to jest rasa biała. Więc pomylić Gruzina z czarnym, no ciężka sprawa, chyba że to jacyś Afrogruzini, ale no to już. No, to sobie wszystko można dopisać do tego. Czy tego filmiku? O, tu jest filmik. Tutaj zgasimy reklamę i puścimy. Ja tam lubię takie rzeczy oglądać. I tutaj mamy Twitterowicz, który podał tą informację. Pisze o czterech, według świadków, czterech cudzoziemców, według innych jeden. Ciemnej karnacji obmacywało dzieci w przebieralniach. Cała sytuacja miała miejsce na basenie miejskim w Bytomiu. Ludzie byli tak wściekli, że próbowali dokonać samosądu. Nie dziwię się tym ludziom, aczkolwiek nie popieram samosądów. No ale powiedzieć, że ktoś jest ciemnej karnacji, no to tak jak mówię, to Hindusi to są też dużo ciemniejszej karnacji od nas, a są formalnie białymi. Latynosi też są dużo ciemniejszej karnacji od nas, a są białymi. Więc no, ja nie wiem, no ten Radosław, to on sprowadza tą Magnę Polonię. Na psy ją sprowadza. To chyba tutaj grozi upadek. To jako że jego kumpel Holocher, on lubi hajlować, więc to tak z dedykacją dla nich. Tu puścimy fragment. Tak się, patrzcie, tak się skończy, jak kariera tu Magny Polonii, kariera Radosława w Magna Polonia i w ogóle. No tak jak mówię, ta fundacja to widać na psy schodzi od kiedy Radosław to przejął. Nie, żeby ona i tak już nie prezentowała zbyt wysokiego poziomu wcześniej, ale teraz to. No, tak jak Sławek o tym powiedział, no ten człowiek to jest porażka wizerunkowa, to jest porażka finansowa, to są. No, żeby nie cytować wezyra, czego się nie dotknie, to w gówno zmienia. Tutaj, jak widzimy, hajlujący wodzu prezes Holocher wyprosił ze swojej siedziby wszystkich poza Radosławem, poza Brunonem Różyckim, poza pewnie Wyskokiem i kimś tam jeszcze. Się narada w bunkrze się zaczyna. Tylko tym razem w bunkrze Magny Polonia to sobie obejrzy. Nie problem znaleźć. Magna Polonia i jej poziom. Pomylić czarnego z Gruzinem. No to jest. Nie wiem, puścimy jeszcze tutaj. No kurwa, czekaj, kurwa, nie.
No tłum się zebrał całkiem niezły. Dobrze, że policja tam zareagowała na tyle, żeby ochronić podejrzanych. Powiem tak, no, znać to jest za dużo powiedziane, ale służbowo też znam osobę, którą chciano zlinczować, nie wiem, z 10 czy 15 lat temu za kradzież skarbony w kościele, sam z kilkanaście kilometrów ode mnie. Na szczęście też wtedy policja zrobiła co trzeba, no i nie zlinczowano. No tutaj słyszymy wyzwiska. Pewnie się z podejrzanym dostało. Mówię podejrzanym, bo przypuszczam, że już jakieś zarzuty zostały. Nie, no, póki co to są jeszcze zatrzymani, ale pewnie wkrótce zostaną postawione zarzuty. Tutaj widzimy, już ma miejsce jakaś szarpanina z policją. I to jest najprawdopodobniej ta próba linczu, o której pisały media. Dobra, przypuszczam, że już nic tutaj ciekawego nie będzie. Poza wyzwiskami, kogo tam, no powiedzmy, chędożyć i tak dalej. Nie wiem, jak coś to piszcie, to mówimy sobie jeszcze raz ten filmik w komentarzach, jakbyście chcieli, albo piszcie na Twitterze, albo coś. Przechodzimy do dramy. Drama między Stanowskim, a tutaj tą panią Natalią Janoszek, to jest jak rozumiem w filmie Chicken Curry Law, to jest jak rozumiem jakiś film ten bollywoodzki. Chodzi o to, że ona się chwali, jaką to karierę nie zrobiła w Indiach, tam w Bollywood i tak dalej. Karierę filmową oczywiście. Ja szczerze mówiąc, ja przypuszczam, że ona tam w Indiach zrobiła karierę, ale no, podobną do tych dziewczyn z Dubaju, do tych Dubajek całych. Aczkolwiek no, to są wyłącznie moje przypuszczenia. No ale nic na to formalnie nie wskazuje, ale no coś czuję, że jednak taka kariera jej miała miejsce. Dobra, w każdym razie sprawa wygląda tak, że ona się chwali, jaką to nie zrobiła karierę. Stanowski powiedział, sprawdzam. Stanowski prześledził, nagrał na kanale sportowym film na ten temat. Co i jak, i się w nim tam starał się wykazywać Stanowski, że tutaj żadnej jakiejś kariery nie ma. Stanowski poza tym wybrał się do Indii i chodził po bodajże po Bombaju i pokazywał ludziom zdjęcia różnych gwiazd. Różne tam te gwiazdy były rozpoznawalne przez ludzi na ulicy. Pokazywał ludziom na ulicy również zdjęcia Natalii Janoszek. Oczywiście nikt jej tam nie rozpoznał.
Taka z niej jest gwiazda. I tyle. No i oczywiście toczy się proces w sądzie. Proces się toczy o ochronę dóbr osobistych. Proces wytoczyła Natalia Janoszek, dlatego po tym, że toczy się w sądzie okręgowym, to widać, że ona zażądała przeprosin, ponieważ wbrew temu, co ja już się przekonałem, że nawet nie jeden prawnik tego nie wie. Procesy o dobra osobiste się toczą w sądzie rejonowym, a nie okręgowym. Natomiast jeżeli żąda się przeprosin, to wówczas te sprawy idą do sądu okręgowego. Zresztą, tak mi sędzia powiedział kiedyś na zajęciach, znaczy no nie tylko mi, tylko całej grupie. Zresztą bardzo porządny sędzia Mariusz Śladkowski, to jest przewodniczący czy tam wiceprzewodniczący 8 Wydziału Cywilnego, chyba 8, w Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Bardzo, no człowiek, który zna się na rzeczy absolutnie, który kilkanaście lat jest, jak nie dłużej, nawet jest sędzią. I mówił, że oni mieli taki patent, że przychodziły do nich sprawy o ochronę dóbr osobistych. I tak jak mówię, no jak nie żądali przeprosin, to one musiały iść do sądu rejonowego. To oni po prostu w pewnym momencie na rozprawie pytali się, czy ktoś żąda przeprosin. No oczywiście w 99% przypadków ludzie tych przeprosin żądali i sprawa po prostu no, musiała być przekazana do sądu okręgowego i tyle. I sąd zakazał Krzysztofowi Stanowskiemu, publicyście sportowemu oraz kanałowi sportowemu spółka z o.o. Po SP to kropka też powinna być, ale okej. Podawania między innymi na Facebooku i Twitterze informacji o Natalii Janoszek, aktorce, amatorce i celebrytce, o jej rzekomych zmyśleniach i oszukiwaniu opinii publicznej w sprawach jej życia i kariery zawodowej. No, wygląda na to, że Stanowski ma rację, ale no, zobaczymy, jak się ta drama skończy. Sąd tutaj zastosował tak zwane zabezpieczenie, czyli tu jest ładna definicja, dlatego ją zamieściłem. Postępowanie zabezpieczające jest rodzajem postępowania incydentalnego przewidzianego w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. I tutaj najważniejsze, mającym na celu udzielenie ochrony na czas toczącego się postępowania. To jest właśnie ważne, na czas toczącego się postępowania stronie, która złożyła wniosek o zabezpieczenie jej roszczenia. Czyli pełnomocnik Natalii Janoszek, bo to nie wierzę, że ona sama to robi, to nie jest jak Radosław, złożył wniosek o zabezpieczenie i wniosek ten został uwzględniony. Tam musiało być coś takiego, że po prostu domagano się, pełnomocnik Natalii Janoszek domagał się zakazu publikowania na czas toczącego się postępowania. To jest to, o czym mówiłem. W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Różne może mieć formy, no na przykład w sprawach o alimenty to się wnosi o zabezpieczenie w postaci zasądzenia alimentów. Można też się w praktyce takiej zawodowej spotkałem, że wnosiliśmy o zabezpieczenie, żeby objąć hipoteką przymusową pozwanej dom, który chciała sprzedać, żeśmy to wykazali w pracy
przed sądem, żeśmy dowody zamieścili we wniosku i po prostu zostało to objęte hipoteką przymusową i pani pozwana miała święta zepsute przez to ostatnie Boże Narodzenie, no i tyle. Dobra, tutaj damy jeszcze. Ostatnio Natalia Janoczek postanowiła się znowu odnieść do zarzutów Krzysztofa Stanowskiego. Opublikowała screeny filmów, fragmenty swojej książki oraz artykułów w zagranicznych mediach. Niedawno pojawił się na mój temat obraźliwy materiał, w którym zostałam nazwana patologiczną kłamczuchą. A kłamczucha tu jest, ale no to ja już odmieniłem sobie. Autor materiału, manipulując wywiadami, publikując nieprawdę, naśmiewał się nie tylko ze mnie, ale i z rzekomo nierzetelnych dziennikarzy, przedstawiając swój materiał jako odkrycie roku. Jego odbiorcy mają tak samo jak ci, z których drwi, ślepo uwierzyć w to, co on przedstawił, czyli nieprawdziwe informacje lansujące z góry założoną tezę, że wszystkich oszukałam. Napisała na Instagramie i skomentowała oskarżenia ze strony dziennikarzy. To oczywiście ta Natalia Janoszek. Tutaj jest o zyskach. I tutaj pani Korwin-Piotrowska Karolina. Ona kiedyś w TVN-ie Style występowała. O! Nie spodziewałem się, że Krzysztofa Stanowskiego broni dziennikarka Karolina Korwin-Piotrowska. To tego się nie spodziewałem. Stanowski świetnie się bawi. Stać go zarówno na wyjazd do Indii, jak i na prawników. Moim zdaniem wyczuł temat, a że pani ta nie ma żadnych refleksji poza wysłaniem na niego prawników, to go jeszcze nakręca. W zwiastunie jego filmu są dwa mocne nazwiska aktorskie, Pazura i Fabiański, co całą zabawę stawia w innym świetle. No chyba, że ktoś znowu uzna, że ci dwaj panowie też panią Janoszek hejtują, też poda ich do sądu, pyta dziennikarka. No nie spodziewałem się takiej logiki tutaj, tutaj zdroworozsądkowego podejścia pani Korwin-Piotrowskiej. I tutaj mamy, co o tym sądzi Maja Staśko? Uważam, że materiał, w którym Stanowski ujawnił w cudzysłowie karierę Natalii Janoszek, był ważny, dlatego że pokazał, jak działają media. I media społecznościowe, jak łatwo je oszukać, ponieważ dziennikarki i dziennikarze nie weryfikują osób, nie robią rzetelnego researchu, są w stanie wypromować kogoś, kto nigdy nie istniał. Obecnie przerodziło się to w działanie medialne na nagłówki, clickbaity, na wojenkę medialną. Zamiast zastanowić się nad tym, że media nie robią researchu, pokazać na własnym przykładzie, że można działać inaczej. Stanowski przerodził to w to, czym właśnie karmią się media hienne. W tym momencie jest to festiwal pogardy i wyżywania się nad Natalią Janoszek, co jest dla mnie bardzo niepokojące. Ile to, gdyby nie ostatnie dwa zdania, to szczerze mówiąc, nawet bym się zgodził z tym. Tutaj mamy o tym, jak Stanowski pojechał do Bombaju, aczkolwiek no tutaj ta Maja Staśko ma na pewno o tyle racji, no ciężko się z nią ogólnie zgadzać, ale no w tym miejscu ma zdecydowanie, że media potrafią z kogoś gwiazdę zrobić i tyle. I zróbmy z tego
puentem dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.